Cześć, tak jak obiecałem, dzisiaj recenzja krótka przystawki z firmy Grabo. Jest to model Ottowag. Pudełeczko zgrabne, uchwyt. Co my tu mamy? Instrukcja. No i przystawa. Przystawa, powiem Wam, robi wrażenie. Już sama waga to 1,30 kg jest słuszna. Metalowy uchwyt, manometr, tutaj znajduje się pompka, średnica tej gumy tutaj to jest 205 mm dokładnie. Teraz spójrzcie tutaj, tu mamy odbezpieczenie magazynku. Tak to tutaj fajnie wygląda, na cztery baterie, grube paluszki AA. Ja bym proponował kupić sobie zestaw, albo najlepiej dwa zestawy akumulatorków takich wymiennych. No i zobaczcie, tutaj mamy włącznik, tutaj mamy spust. Idziemy, sprawdzimy na płytkach. No to lecimy z tematem. Na początek płytka 60x60, 10 mm, jak to ładnie mówią niektórzy, błyszczące i gładkie. Śmiało można nosić, nic się nie urwie. Druga płytka, gres 60x60, grubość 2 cm. Płytka szorstka, typowa tarasówka i lecimy. Śmiało, nic się nie urywa. No nie ma siły, żeby to urwać. Na koniec deseczka. 30, 120, 2 cm grubości, 17 kg. 17 kg wagi, wyczuwalna struktura drewna, to są typowe panelówki ze strukturą drewna. Lecimy. Nic się nie urywa. Spróbujemy jeszcze tak. Nie ma szans, żeby to się urwało. Nie powiedziałem Wam jeszcze, jaką ma nośność ta przystawka. W poziomie 100 kg, w pionie 66. Wystarczająco, żeby sprawnie pracować. Oprócz przystawki tej Ottowag mamy oczywiście z rodziny Grabo jeszcze tego typu przystawki w wersji full automat i w wersji manualnej. Ceny tych przystawek znajdziecie u nas na stronie sklepu internetowego. W wyszukiwarce wpiszcie Grabo, wyskoczą Wam wszystkie. To tyle, dzięki, hej.